Witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej. Dzisiaj kolejna część z cyklu 3 najlepsze ćwiczenia na. Tak jak Wam wspomniałem w ostatnim filmie, dzisiaj będą czworogłowe uda, więc to bardzo duża grupa mięśni. Ćwiczeń jest bardzo dużo, dobrych ćwiczeń, ale ja oczywiście sobie wyznaczyłem zadanie, że będą tylko 3. Tak więc ćwiczenie numer 1 oczywiście nie mogło być inaczej. Przysiady ze sztangą, przysiady z wolną sztangą, to jest ćwiczenie najlepsze, ćwiczenie podstawowe. Ćwiczenie numer 1 i chyba nie można mówić o rozbudowie czworogłowych bez przysiadów tradycyjnych z wolną sztangą. Oczywiście są różne odmiany, można robić fronty ze sztangą, ja osobiście bardzo nie lubię, ponieważ tutaj strasznie ciśnie tutaj w górną część, w dolnej części szyi, w przeponę, ciężko się oddycha. Ale też skuteczna metoda przysiadów. Oczywiście są różne warianty z szerzej rozstawionymi nogami, ze sztangą bardziej na dole pleców, bardziej takie trójbojowe. Kulturystyczna wersja bardziej to jest na moim zdaniem lepsza wersja na węższym nieco rozstawie stóp. Wtedy bardziej angażujemy mięśnie obszerne boczne. Przy szerszym rozstawie stóp już bardziej włączają się do pracy przywodziciele, mięśnie pośladkowe. Także ćwiczenie numer 1, przysiady. Ostatnio oczywiście tych przysiadów nie robię albo robię bardzo, bardzo sporadycznie. Tak jak już kiedyś wspomniałem w filmie pod tytułem jak zrobiłem 80 cm w udzie. Przysiady ćwiczyłem dosyć mocno przez pierwsze 5 lat treningów. Potem troszeczkę problemy z dolnym odcinkiem grzbietu. Jak już tą bazę wypracowałem na przysiadach, zacząłem robić inne ćwiczenia, suwnice, przysiady na maszynach. Ale nie wyobrażam sobie rozbudowy ud bez przysiadów. Zresztą Tom Platz, chyba największe uda do tej pory w nowożytnej historii kulturystyki. Nawet Big Ramie chyba nie ma większych ud od Toma Platza. Właśnie rozbudował swoje uda dzięki przysiadom. Pamiętam film, jak z Jamesem Cutfieldem, czyli doktorem przysiadem, zrobili konkurs na ilość powtórzeń, chyba ze sztangą 220 kg, plac ponad 20 powtórzeń zrobił, coś niesamowitego. I to było widać po jego udach. Polecam zobaczyć filmiki z Mister Olympia z lat 80., jak wyglądały uda Toma Platza. No to co? No pierwsze ćwiczenie numer 1 na czworogłowe uda, oczywiście przysiady ze sztangą. I ćwiczenie numer 1 na czworogłowe uda, król wszystkich ćwiczeń na nogi, przysiady ze sztangą. Jak wspomniałem, ostatnio nie wykonuję tego ćwiczenia albo okazjonalnie, dlatego tutaj w formie takiej bardziej pokazowej demonstruję przysiad. Preferuję węższy rozstaw nóg, angażując w ten sposób bardziej czworogłowe uda. Tutaj ważne, żeby starać się trzymać tułów maksymalnie prostopadle do podłogi. Nie jest to oczywiście łatwe. Wyższym osobom, tak jak mi, jest trudniej robić przysiady. Trzeba mieć też dużą ruchomość w stawie skokowym, wbrew pozorom. Robię tutaj dwie serie od około 10-12 powtórzeń. Pierwsze lata swoich treningów opierałem nogi tylko o przysiady. Nie było u mnie w klubie innych maszyn, nie było suwnicy, nie było hak maszyny, nie było żadnych innych maszyn, także trenowałem tylko nogi na sztandze, na przysiadach. Także myślę, że bez tego ruchu nie ma możliwości rozbudowania wielkich czworogłowych. Oczywiście na początku przygody z ciężarami, potem można zastępować już przysiad innymi formami. Na maszynach, suwnicach. I ćwiczenie numer 2 z cyklu najlepszych na czworogłowe uda. Wybrałem prostowanie na maszynie. To jest chyba jedyne ćwiczenie na czworogłowe jednostawowe. Ruch jest tylko w stawie kolanowym. Bardzo mocno izoluje ćwiczenie. Bardzo mocne palenie można uzyskać. Fajną separację. Można kombinować z ułożeniem stóp, można je rozchylać na zewnątrz, neutralnie lub delikatnie do środka. Wtedy angażujemy różne części czworogłowych.
Ja się skłaniam ku wersji bardziej delikatnie albo do prosto, albo delikatnie nawet stopy do środka. Wtedy można tam głowę boczną, obszerny boczny fajnie zaakcentować, prążkowanie na tej głowie. Tutaj warto właśnie przytrzymać chwilę w końcowym momencie powtórzenia, spiąć mocno uda, nie atakować dużymi ciężarami. Tutaj wystarczy takie umiarkowane obciążenie. Ja nawet robię czasami serię w ilości 25 powtórzeń, ale zwykle się waha właśnie od 12 powtórzeń do 25. Robię 2-3 serie i chociaż wymieniam to ćwiczenie jako drugie, to zwykle w treningu UD zaczynam właśnie trening od prostowania na maszynie. Rozgrzewa dobrze kolana, można wstępnie zmęczyć mięśnie czworogłowe, potem używać troszkę mniejszych ciężarów w tych cięższych ćwiczeniach, odciążyć sobie trochę dolny odcinek grzbietu. A więc to ćwiczenie numer 2, prostowanie nóg na maszynie. I ćwiczenie numer 2, prostowanie nóg. Chociaż w moim zestawie ćwiczeń zwykle robię je jako pierwsze. Tak jak wspomniałem, żeby rozgrzać kolana, stawy kolanowe. Zmęczyć wstępnie uda. To ćwiczenie, tak jak widzicie, wpływa bardzo dobrze na prążkowanie czworogłowych, zwłaszcza jak się przytrzyma chwilę w końcowej fazie powtórzenia. Chyba najlepsze ćwiczenie na wywołanie palenia wewnątrzmięśniowego. Niesamowita pompa. Izolowany ruch na jednym stawie kolanowym. Tutaj warto robić jeszcze więcej powtórzeń, chociaż generalnie w treningu czworogłowych zaleca się robić więcej powtórzeń niż na górne partie ciała. To w prostowaniu zalecam jeszcze więcej. Tutaj 2-3 serie, zakres powtórzeń 12-25. Po zejściu jestem gotowy do robienia kolejnego ćwiczenia. I ćwiczenie numer 3. Tutaj szczerze mówiąc miałem taki mały dylemat, które wybrać, czy wyciskanie na suwnicy, czy hak przysiady. Oba ćwiczenia są bardzo dobre, ale jednak wybrałem hak przysiady, ponieważ tutaj mechanika ruchu jest trochę inna niż przy tradycyjnych przysiadach, a jednak przy suwnicy ta mechanika ruchu jest troszeczkę podobna do przysiadów jednak. W hak przysiadach dużą zaletą właśnie hak przysiadów jest to, że można dosyć nisko zejść w dół z ciężarem, w miarę bezpiecznie dla dolnego odcinka grzbietu, oczywiście w miarę, jeżeli się ma ten tułów oparty cały czas w oparciu, a nie wygina się go jakoś dziwnie. Można uzyskać fajny, duży zakres ruchu i to właśnie pomaga w rozwinięciu tych górnych tutaj części czworogłowego. Także na hak przysiady, jeżeli ktoś ma oczywiście zdrowe kolana, ja na szczęście z kolanami nigdy nie miałem większych problemów, także lubię hak przysiady i wykorzystuję cały zakres ruchu maszyny, schodzę dosłownie do oporu, aż się włączy ogranicznik w dolnym momencie maszyny i wtedy dopiero wstaję do góry. Nawet czasem przytrzymuję trochę ruch na dole. Tutaj warto chyba jednak zdjąć troszeczkę ciężaru i zejść dużo niżej, żeby wykorzystać ten zakres do pełnego rozwoju czworogłowych. I tak jak wspomniałem o kolanach, nie zakładam nigdy opasek na kolana, nie zakładam bandaży, nigdy tego nie robiłem. Wychodzę z tego założenia, że staw musi być naturalnie wzmocniony. Jeżeli będziemy często korzystać z opasek czy z bandaży, on straci taką swoją naturalną stabilizację, przejmą to akcesoria, wtedy staw się osłabia moim zdaniem. Jeżeli ktoś ma już problemy, no to musi sobie tam ściskać te kolana. Ale ja dopóki trenuję już ponad 30 lat. W pierwszych 5 latach, jak wspomniałem, naprawdę dźwigałem spore ciężary na przysiadach, chociaż nie miałem 20 czy tam 18 nawet lat. Robiłem ponad 200 w seriach. Teraz do takich ciężarowych już nawet nie podchodzę, a mam staż treningowy dużo większy. Także co, nie używam opasek na kolanie, nie używam bandaży. Na hak przysiadach schodzę bardzo nisko. Dzięki temu fajnie jeszcze cały czas udaje mi się te uda rozbudowywać. Także ćwiczenie numer 3, hak przysiady. I ostatnie ćwiczenie z mojej trójki, 3 najlepszych ćwiczeń na czworogłowy. Hak przysiady. Tutaj preferuję wąski rozstaw nóg, żeby maksymalnie aktywizować ten
obszerny boczny czworogłowego. Bardzo nisko staram się zejść do samego końca. W zasadzie na pełnym zakresie maszyny. I robię dwie serie po około 12, od 10 do 12, a czasami nawet do 15 powtórzeń. Tak więc to była moja najlepsza trójka według mnie ćwiczeń na czworogłowy uda. Zwykle jeszcze na czwórki robię jedno ćwiczenie. Są to bardzo często wykroki w różnych wariantach, albo wykroki stacjonarne, tak zwane split składy, albo wykroki chodzone, albo z hantlami, albo na maszynie. Dość często też robię syzywki, bardzo fajne ćwiczenie takie na dobicie czworogłowych. Bardzo niepozorne, a naprawdę daje fajnie czworogłowym popalić. Każde ćwiczenie robię w dwóch seriach, tak jak wspomniałem, zakres powtórzeń między 8 a nawet 25 przy prostowaniu. Razem z czwórkami też ćwiczę dwugłowe. Na dwugłowe robię zwykle uginania nóg w jakiejś wersji i jakieś ćwiczenie rozciągające. Najczęściej to są wyprosty tułowia, martwego ciągu na prostych nogach raczej nie robię, chociaż czasami też mi się zdarza. I na treningu czworogłowych i dwugłowych jeszcze robię łydki, dwa ćwiczenia zwykle w większym zakresie powtórzeń. I to tak wygląda mój trening na nogi. Także tyle dzisiaj ode mnie. W następnej serii z najlepszych ćwiczeń pokażę Wam najlepsze ćwiczenia na sześciopak. Na razie, trzymajcie się.